Mamy tu jakiś czworokąt, dowolny czworokąt, wpisany w okrąg. I chciałbym udowodnić, że dla dowolnego czworokąta wpisanego w okrąg, każda para jego wewnętrznych kątów przeciwległych to kąty przyległe. Czyli, że miara tego kąta dodać miara tego kąta to w sumie 180 stopni. Miara tego kąta dodać miara tego kąta to również w sumie 180 stopni. Załóżmy na początek, że ten kąt ma miarę x. W takim razie, jeżeli są to kąty przyległe, to miara tego kąta będzie wynosiła 180 minus x. Zachęcam Was, żebyście zatrzymali to wideo i spróbowali udowodnić to samodzielnie. Podpowiem Wam tylko, że dowód może opierać się na miarach łuków wyznaczonych przez poszczególne kąty. Okej, no to po kolei. Kąt, którego miarę zaznaczyliśmy jako x, wyznacza łuk okręgu w tym punkcie i drugie jego ramię przecina okrąg w tym punkcie, czyli łuk wyznaczony przez kąt x to ten żółty łuk. Udowodniliśmy w innym filmie, że miara kąta x, kąta wpisanego w okrąg, opartego na żółtym łuku, jest połową miary tego łuku. Czyli miara łuku jest dwa razy większa, czyli 2x stopni. Jeżeli miara żółtego łuku wynosi 2x stopni, to ile wynosi miara tego łuku? Łuku, który uzupełnia żółty łuk do pełnego okręgu. Pełny okrąg odpowiada łukowi o mierze 360 stopni, czyli ten niebieski łuk ma miarę 360 minus 2x stopni. Jeżeli z całego okręgu odejmiemy żółty łuk, to zostanie niebieski łuk. Który kąt wpisany w okrąg oparty jest na niebieskim łuku? Ten kąt. To ten kąt, którego miarę chcemy wyznaczyć w zależności od x. Ramiona tego kąta przecinają okrąg w punktach końcowych niebieskiego łuku. I jeszcze raz to samo. Miara kąta wpisanego w okrąg to połowa miary łuku, który ten kąt wyznacza. Czyli połowa miary niebieskiego łuku. Czyli połowa z 360 minus 2x. 1 druga z 360 to 180. 1 druga razy 2x to x. Czyli miara kąta zaznaczonego na niebiesko to 180 minus x stopni. I właśnie udowodniliśmy, że kąty przeciwległe dowolnego wpisanego w okrąg czworokąta są kątami przyległymi. Jeżeli dodamy te dwie miary, x dodać 180 minus x, to otrzymamy w sumie 180 stopni. A to oznacza, że są to kąty przyległe.